Witamy Was! Dzisiaj tak będzie taki dzień z naszego codziennego życia, ale to... Użytku! Codziennego użytku. Dobrze, nie będzie od codziennego użytku. Nie, to tak. Bo jutro Amelia... Nie, Amelia, Waneska. Waneska będzie miała 6 latek. Urodziny jutro ma Waneska. Ale fajny klimacik mamy, co? W samochodzie. A gdzie my jesteśmy? Byliśmy przed chwilą u dermatologa. W Herne. To jest fajna polska dermatolog. Bardzo super. Tak, ja jestem poprawiła zadowolona. Ci. Ona tak wyglądała, że jak czarownica. nie będę, ale naprawdę poprawiła jej cerę i jest super. Nie jest idealnie, ale jest duża, bardzo duża różnica. Także jestem zadowolona. No, a teraz jedziemy z Herny do Bottrop. Nie na tą wieżę oczywiście, bo... Jak na Bottrop? Do Ratingenu jedziemy. Bottrop? To jest Bottrop? Ja myślę, że to jest Ratingen. No to z Marii to gadam, już wracamy. Widzicie, no nas kobiety nie będzie jedziemy. Jedziemy do Bottrop. Mamy dziś około 22 minut. Mniej więcej napisałem już na WhatsAppie, że za 30 minut. A po co my tam jedziemy? Po tort dla Waneski. 6 urodziny Waneska jutro będzie miała. Jestem ciekawa, jaki ten torcik będzie tym razem. No bo pierwszy raz zamawiałem u tej pani. Bo ta wcześniejsza pani, co robiła torcik dla Waneski rok temu. Rok temu. No niestety wyprowadziła się. Będzie tam, będzie film, będzie pokazane tam, jak chcecie obejrzeć filmik. Fajny filmik też udany. Tylko jeszcze nie było tyle subskrypcji, więc mało kto tam zaglądał na ten filmik. Bardzo piękny torcik, przede wszystkim smaczny, ale niestety mówię, pani się wyprowadziła i tak było daleko, bo 60 km w sumie było. Godzinę jechaliśmy. Ale mimo wszystko warto było, bo naprawdę fajne. A wyprowadziła się jeszcze dalej i jest teraz 130 km. No to troszkę za daleko dla nas. Możliwe, że ta pani nas pozdrawia, znaczy ogląda, to my ją pozdrawiamy. Bo my jej mówiliśmy, że też nagrywamy na YouTube, więc ona z chęcią i nas zasubskrybowała. Ale ta pani poleciła nam drugą osobę i dla Nikoli zamówiliśmy właśnie... A i Nikola jest oczywiście, żeby ktoś tam nie wiedział. Bo z kolei Nikola w lutym będzie miała 18 urodziny. Później no, Adam, niestety... Ja też będę miał 18. Wszyscy 18. No, kurczę, jak się młodo czuję. Nie tylko, a tylko ja jestem letnia. Ja dopiero w lato będę miała, a tak to wszyscy zimowi. Dlatego mi zimno nie jest. Waneska, Nikola, ja z lutego, Amelia ze stycznia, jak już wiecie, bo już był filmik z urodzin jej. No, to teraz co? Jedziemy. I tak urodziny za urodzinami, nie? Dobra, my sobie tak gadamy, jak babka czeka tam z tortem na nas. Także uciekamy. Torcik. Pokażemy Wam, jaki ten torcik. Sami jesteśmy ciekawi. No i przede wszystkim, jaki w smaku będzie. Bo tamtym razem był przepyszny. Na pewno słodki będzie. Dojechaliśmy. Już nie wiem, czy nas widać. Ciemno. Jest ciemno, trochę kropi. Jesteśmy już na miejscu. To jest ten budynek. Pod samymi. No bliżej się nie dało podjechać. Dobra. Idziemy po torta. Zaraz się zameldujemy. Torta mamy. Ale Wam nie pokażemy. Nie, no nie chcemy go rozpakować, bo ona się tu też męczyła z 5 minut. Żeby to tak ładnie, bo tam jest taka podkowa i ona wystaje. Dlatego ten karton ma tu, jak widzicie, takie specjalne ząbki, żeby ten pudełko nie opadło, nie popsuło. Ale jak dojedziemy do domu, murowany, pokażemy Wam. Gabi też nie widziała. Nie, jeszcze nie widziałam, bo ja siedziałam akurat w aucie, bo akurat w takim miejscu stoimy, że tu bardzo kradną samochody i jakby co to ukradli, by zagabry się. Tylko będziemy musieli jakoś tak zrobić, żeby Waneska tego torta dzisiaj nie widziała, dopiero jutro. Ja zakaz do kuchni wchodzę, nie? I tyle. Gorzej jak w nocy będzie szło. Nie będzie mogła spać. Dobra. No bo dzisiaj też miała niespodziankę w tym skrzynce. Była niespodzianka z przedszkola. Dostała koronę i prezenty, ale to też może dopiero jutro otworzyć. Jutro dopiero. Jest napisana kartka tam, że... Tak. Że jest po prostu ciekawa i nie. No a dzisiaj u logopedy też była i też się pochwalać, że jutro ma urodziny. Chwali pięta. No. Także zadowolona, nie może się doczekać swoich urodzin. No ale to jak to normalne, chyba każde dziecko cieszy się ze swoich urodzin, prawda? No. Dobra. Bo już widzicie jak jest. A sama ciekawa tego tortu jestem. Dobra, nie przeciągajmy. Widzimy się za chwilę. To właśnie to, co mówiliśmy, Vanessa z przedszkola dostała z koroną i prezenciki, które dopiero może, prawda, jutro otworzyć. No, dzisiaj już jesteśmy na miejscu. Jeszcze nie otwierany, bo torcik. Jeszcze nie otwierany. Trzymamy z Wami. Raz. Tara. Wow, jaki piękny.
ładny. Jaki ładny. Vanessa się na pewno spodoba. Ojej, śliczny. No. Jesteś mały. Sześć lat. Nie dotykaj. Śliczny. Prawda? Piękny torcik. Wow. Mam nadzieję, że Vanessa też się spodoba. Na pewno. Uj, jaki ładny, jaki ładny. Będziecie się o to bić na pewno. Nie. Jak nie? Bo to jest do jedzenia. A na pewno zapytacie się, dlaczego Amelka nie dostała takiego tortu. Ze względu na to, że jak dziewczyny były małe właśnie w wieku Vaneski, czy były jeszcze młodsze, to robiłyśmy, każdy, Nikola dostawała, jak była mała, miała chyba, nie wiem, pewnie tam gdzieś Adam będzie gdzieś umieszczał jakieś zdjęcia dziewczyn, czy miały chyba 6 lat. Jak ona, Nikolka miała torcik. No, żadnych zdjęć mojej nie. Cenzura. Ale ładnie tam wychodziłaś, bardzo ładnie. Dostała taką lalkę Barbie z torcikiem. Później miała chyba konika pony, a Amelka miała chyba Fifi. Na taka bajka i później miała chyba z Kubusiem Puchatkiem. Także jak były dziewczynki małe, to my robiłyśmy właśnie, zamawialiśmy takie torciki. No i za to, że Vaneska jest malutka, no to też, żeby nie była pokrzywdzona, to też takie właśnie będzie miała torcik. A już dziewczyny są duże, no to już im nie zamawiamy. Ale w tym roku Nikola będzie miała też zamawiany tort, ze względu na to. Będziesz miała z Kubusiem Puchatkiem. Tort będziesz miała z Kubusiem Puchatkiem. A to, że będzie miała A prosiaczek na torcie będzie. Nie, ja wolę tygrysa. Pobrykać ludzi. A to, że Nikola 18 będzie miała, no to musi też mieć taki torcik. Bo żeby miała zwykłe urodziny. No nie. No bo to jednak 18 jakby nie była. To nie są takie zwykłe urodziny. Bo żeby były to normalne. Dobra, to naleśniki dostaniesz, te co zostały jeszcze dzisiaj. Dobra, tak, trzeba umieścić. Teraz go... Będziemy walczyć, żeby go umieścić w lodówce. Chcesz naleśnik? Dobrze, mama zaraz ci przygotuje. No i robimy galaretkę na jutrzejszą imprezę. Jak galaretka stężeje, to będę takie kosteczki małe robiła i przekładała takimi ciasteczkami. Ja taka ciasteczka muszę w takie małe kawałki pokroić. I będę... Biszkopty pozmiatać, albo biszkopty do innego. Biszkopty do czegoś innego będą. A. Też będę robiła dla właśnie jutro dla dzieci. I to będzie bitą śmietaną z ciasteczkami i taką i tymi to galaretko przekładane. No i na końcu dekoracja, jakieś truskawki, borówki. Także robię właśnie dzisiaj część rzeczy, a część jutro będę robiła. No, ze względu na to, że galaretka musi tak przez noc mi postać. A robię trzy rodzaje, robię właśnie kiwi, pomarańcz i poziomka. Chociaż tutaj jest pomarańcz i brzoskwinia, bo Amelka chciała tak, żebym to zmieszała. A te herbatniki, już z kolei, znaczy biszkopty, to będę robiła takie kekpopsy. Jak dobrze to wymawiam. Takie lizaczki moczone w czekoladzie i z cukierkami. Także no też... Nie pytajcie, o co chodzi, bo Gabi coś wymyśliło. Bo Adam dopiero wstał. Nie, a czy ja wyglądam na takiego? Nie, coś mi głowa trzmiła, nie wiem. No, pogoda też szaleje. To też swoje robi, zgadza się. Jeszcze a dzisiaj, taki dzień szalony mieliśmy. Jeszcze terminy. Jest. Jeszcze się nie skończył. Także, a jeszcze jutro będę chciała zrobić też sałatkę grossa z kurczakiem, z kukurydzą, z ogórkiem, z papryką. Także jutro jeszcze taką sałateczkę będę robiła, ale to też jutro pokażemy. Ja wam pokażę, jak się tort zmieścił. Pół lodówki trzeba było wywalić. Tu pół kawek poszła do usunięcia. Ja miałem opory, czy to się zmieści, ale jak się półka wyjęło, to się tak zamyka fajnie. Taki tort. Galaretki już wlane. No i czekamy do jutra. To teraz tylko ciastakie małe kawałeczki. O, może zamienisz o takie. Witamy. Dzisiaj jest dzień urodzin Vaneski. Tak, Vaneska przed chwilką wstała. Ona tam jeszcze w piżamce. A jeszcze jedno. Amelia ma wideokonferencję szkolną. Tu jest jedna. A Nikola ma u siebie w pokoju drugą konferencję.
Amelia tutaj ma względu na to, że tam u dziewczyn w pokoju internet jest słaby i tam jej się zacina i ze względu na to trochę, i dlatego tutaj ma w pokoju. No trochę tak jest uciążliwe, no ale cóż. Bo musimy na palcach chodzić. Przynajmniej do 12. Tutaj śniadanko dla Waneski. Tak, tylko ta śmietana się rozpuszcza, bo jest za ciepłe. Idziemy dla Waneski śniadanko. Ty się uczy. Ja nie słyszę. Mama też tobie zrobi takie śniadanko. To są teraz takie lekcje. Smacznego, kochanie. Masz pajacyka? Nie masz pajacyka? No, zobacz. Amelka, pajacyk zakładasz? Kupiliśmy Ameli pajacyk taki na plecy. Mama, pozycję? Super. Co ty teraz rzeźbisz? Teraz robię te K-pops dla Waneski na urodzinki. Dodałam petytki. Do tego daję mascarpone. I 100 gram czekolady roztopionej. Tam mamy wtedy zakłócenia, bo tam... I później muszę te ciasto rozrobić. Przepraszam. Ugnieść. I włożyć tak na 10-15 minut do lodówki, żeby to tak bardziej stężniało, nie? A później z tego będę robiła kuleczki. I moczyła w czekoladzie i w cukierkach. Dlatego troszeczkę masła, tylko tak nie było w tych przepisach ile tego wszystkiego mniej więcej, ale to tak. My lubimy na oko. Masełko. I dwie łyżeczki kakao. To są łyżeczki? To są łyżki. A czy łyżki wychodzi? Boże, przepraszam. Łyżeczki. Teraz miksuję to szybciutko, bo Amelka ma pauzę. Bo tak to bym musiała znowu do łazienki iść i miksować. I to teraz trzeba wszystko ugnieść. I na 15 minut do lodówki, żeby to... stwardniało. I z tego wychodzą cake popsy. I to będą na takich małych wykałaczkach, czy tam długich, to zależy. I z tego będziemy wyrabiać kuleczki. I później pokażemy, jak dalej. No, może wystarczy się na duża kulka. No, dla niego nie. Dobra. Ktoś by pomyślał, co my za imprezę robimy. To tylko urodziny, no nie? Jedynie wystawiają paluszki, orzeszki i tort. I na tym się impreza kończy. A urodzinki są raz w roku, także można poszaleć. I robię właśnie takie kuleczki. Tylko, że fakt, że jedno wychodzi mi mniejsze, większe. A, no to przecież nie masz formy jakiejś. No nie, ale takie mniej więcej. Cicka laretka. Już został zjedzony. Nie, ona pokroiła i jest na tym na balkoniku. Bo w lodówce niestety nie mam miejsca. Dobra, a co tutaj mamy przyrządzone? Ryż? Znaczy ryż to będzie na te K-pops. To jest tak, że one później będą na takich patyczkach. O, no bo to ona będzie moczona w czekoladzie, także żeby później to mogło to wyschnąć. Tak zwane nasze fit jedzenie. Będziemy mieli taką energię, że... No, teraz ona pozwalamy, ale już później znów postój. No później na Nikoli urodziny. Nie, luty jest tragedia. Później twoje urodziny. Znaczy moje najpierw są, dopiero Nikoli. Później Nikoli. Luty jest... No, przepraszamy strasznie. Bardzo, ale proszę do nas w lutym nie dzwonić, bo mamy luty. Wiecznie obżarstwo jest. Krótki miesiąc, ale jest dla nas masakra. No, no i styczeń. Reflecting the light, we didn't care what tomorrow would bring. It was only right now the sun was alive. Can still see you walk down the shore, holding in all the secrets. Kept me waiting for the answers, the answers. Yeah, we can do it all again. I know.
Śmietankę 30 i śmietanę fix, tak daje. I żeby utwardzić. No po co ten duży kurze? Galetki. Powiem szczerze, nie tak? Że, że się najaraliśmy chyba prawy. Że dzisiaj mamy po prostu już serdecznie dosyć. Powiem, że dzisiaj jest Wanesku rodzina, ale jesteśmy, która jest rodzina, jest po to czwartej. Ale nam tak brzuchy pękają. Z jedzenia, jak zwykle za dużo jedzenia. Tak, był tort duży, ale tort... Ale co tam, mamy jeszcze miejsce, proszę spojrzeć. Tort, fakt, że... Tort był dobry. Nie. Tort był dobry. Jest jeszcze kawałek, został, ale to dlatego, bo byśmy obiadu nie zjedli. Bo to zostawiliśmy się to przed obiadem. Także tort naprawdę przepyszny, tam cała dekoracja, która była na tym torcie, była wszystko do zjedzenia. I to tak, nie tak, że to słodko było, tylko tak, nie tak... Nie, no spoko. Tak, że się dało zjeść to, naprawdę super ciasto, bardzo, bardzo dobre. A pokazuj się też. Mam się pokazać. Mam się pokazać. Nie, naprawdę będą komentarze, czy my coś piliśmy, a tu jeszcze zaś kieliszek stoi. Tylko, że to jest po tym. Szampanie. Szampanie. Ten piccolo. Ale czy ktoś uwie, czy to jest piccolo? No, wystarczy po nas spojrzeć. Ile zajączków. Ale naprawdę, jednak ten tort chyba by był wystarczający. Ale zrobiliśmy deserki. Będę robiła właśnie trzy kolory galaretki plus do tego ciasteczka, bita śmietana i boróweczki z truskawkami.
Dlatego zrobiliśmy te K-popsy, co na balkonie są. Ale one chyba będą jutro. Tylko jedynie folią je zawiniemy, żeby one nie wyschły. No bo niestety nie zmieścimy dzisiaj. Ja niby już gimnastykę prowadzę miesiąc czasu, ale nie wiem. A to jest gimnastyka chyba jak szybciej przytyć prędzej niż schudnąć. Ale nie wiem dlaczego. Bo zamiast chudnąć to mi kilo wyżej poszło. Ja mówię, ty masz, musisz opatentować te ćwiczenia, bo jedni chudną, a ty tyjesz. A ja tyję. Ale naprawdę w ciągu dnia mało co im, naprawdę mało, nie Adaś? Ja nie wiem, no na to wygląda, że chyba coś oszukujesz. Ktoś tu kłamie. Poważnie. Ale poważnie to, jeszcze, ale co, kłamie. Codziennie ćwiczy na te jednak nogi, brzuszki, a tych kilogramów, ale mi się zdaje, że to też, że... Że kiepski proszek do prania mamy. Skurczają się ciuchy. A nie. I waga ma złą baterię, już się wyczerpuje, dlatego źle wskazuje. Nie. Mi się zdaje, że to też, że pogoda jest, że tego mało ruchu jest. Bo mówię, bo ja nie jem w dużej... U nas jest tak, jak deszcz pada, to my pijemy. Reklama? Z Adamem się nie da nagrywać, po prostu on tak rozśmiesza, że... Dobra. Dobra, na dobra. Odchudzanie deserki robimy. O Jezu. Proszę nie rozśmieszać mnie. Tak, robimy trzy takie salaterki mniejsze, bo Vaneska z Amelką są mniejsze, ja z kolei taki większy. Dodamy bitą śmietanę. Teraz galaretkę. Ja to kroiłam, ale one mi się pozlepiały, ta galaretka. A, to jest taka własnej roboty, to inaczej są robione. Ale ja robiłam wcześniej, bo żebym od razu, to też inaczej. No. Teraz dajemy ciasteczka, można inaczej, można sobie, a to odrobnie. Kwestia od gustu. Można te ciasteczka drobniej pokroić, to jak kto tam uważa. Ja akurat tak pokroiłam, jak... Tak? I to też, znów lekko. Śmietanka. Teraz damy galaretkę zieloną. Tak, żeby w każdym było kolorowo. I też dam zieloną. Plus, minus. Bym to wzięła ręką, ale to mi się tak klei strasznie. I tutaj zrobimy... Tak. I takie małe party robimy właśnie w dniu urodzin Waleski. Dokładamy teraz do tego... Znów ciasteczka. Ciasteczka. I na koniec galaretka i dopiero bita śmietana? Nie, bita śmietana. Znaczy tutaj już tylko bitą śmietaną zakończę, bo to już nie będę... To zależy jakie się pucharki ma. Jeżeli ktoś ma większe pucharki, no to, więcej to można... Można wszystkie kolory zużyć. U mnie akurat tak, że mam tu mniejsze pucharki. Dzieci nie chciały we większych. No a po drugie takich większych też nie mam. Mam tylko takie małe pucharki. Ale jeżeli ktoś ma jakieś duże pucharki, to fajnie, bo to może sobie tak właśnie... Skomponować. Tak, można wszystkie kolory i przekładać bitą śmietaną. Ciasteczkami, także u mnie to będzie wyglądało zakończenie. Bitą śmietaną. Bitą śmietaną, tylko o. Powietrze doszło. Mhm. Vaneska zadowolona z prezentu. No to nie nawet. Tak. I co, już umiesz już grać, tak? Amelka ci pokazała. To fajnie, mama się cieszy. Że się uda prezencik. Tak. Bo to najważniejsze, że jak prezent się uda i dziecko zadowolone jest. Tylko oczywiście to jest gra raz na jakiś czas. Nie tak, no, że dziecko siedzi i gra. No bo nie, ja jestem przeciwna temu, żeby dziecko tak non stop grało. Ale też nie można wszystkiego zabraniać dzieciom. Wszystko z umiarem. Nie za dużo, nie za mało, żeby dziecko miało i zabawę,
Bo dziewczyny starsze coś tam grają i później Waneska też by chciała. I to już nie będę. No i dlatego tak. Boróweczki. I truskaweczki. Truskaweczki. Chciałam jeszcze malinki, ale niestety u nas malinek, byliśmy w trzech sklepach i nie było malinek. Bo te truskawki, jak to truskawki, nie są takie dobre jak to jest sezon truskawek. A takie mrożone to więcej wody jest niż smaku. To nie są mrożone. Znaczy mi się wydaje, że mogą być mrożone, bo takie trochę są. Co, Waneska, masz? Coś buchnęło. I dlatego truskaweczka. Tylko ja chyba wezmę i przepołowię, żeby takie może były. Prawda? Będą takie. Mi się wydaje, że będą. Niam! O, widzisz? Będziemy obiadać. Ja tylko mama jeszcze do lodówki chyba włoży, żeby... A ja mogę tak pogotelować? Pewnie, że będziesz mogła. Które chcesz? Które są jej? To są te jej. Tak, te twoje. Czekaj, mama ci da i udekoruj sobie. I do lodóweczki włożymy, żeby to nam się... Aha. Ale będzie takie piękne. Z cukierkami dodatkowo. O, i tutaj to nic, to będzie więcej truskaweczek. I to tak wyglądają pucharki. Nasze pucharki. I to każdy mówi, może na swój sposób robić. A to Waneski jest. Jeżeli ktoś ma właśnie duży pucharek, no to można bita śmietana, ciasteczka, jedna galaretka, później znów bita śmietana, ciasteczko, następna galaretka, jeszcze następna galaretka. No a my tak zrobiliśmy ze względu na to, że mamy nie za duże pucharki. Też można zrobić na przykład zamiast takich ciasteczek i zamiast galaretki, to można takie co ciasteczka, tak jakby kruche, takie orzechowe, można to rozgnieść. I tak samo sobie będzie, i ciasteczka, bita śmietana. I później na przykład jakieś owoce i tak można na zmianę robić. Bardzo fajna sprawa. Także dzieci na pewno zjedzą z apetytem. A my ogarniamy. I tyle mogę wstać. No i po obiadku deserek. Dobra. Rzeczywiście bardzo dobre. Czekoladzio. Dobre, nie Waneska? Bo fajnie, jakby tutaj w środku jeszcze. No to dobrze, że wszystko smakuje. To jednak ciężka praca się opłaca. O, warto było zrobić taką niespodziankę dla dzieci. Niech ona skończyła się urodzinki, nie?